Kolarstwo uprawiał mój dziadek, mój wujek od strony dziadka i jeszcze jeden mój wujek, Ryszard Wrona, Zdzisław Wrona i Marek Wrona. Mnie zaraził dziadek i tata, no i tak teraz próbuję iść w ich ślady. Nasza rodzina jest wyjątkowa. No tak jak wiecie, trzecie pokolenie, gdy się spotkamy, nie ma innej nawet opcji, jak rozmowa tylko o kolarstwie. Trzeci etap, trzecie zwycięstwo. Jestem w tym roku bardzo mocny. Chowałem się na takich terenach i jak jadę nawet na płaski trening, to wszędzie są podjazdy. Nie ma u mnie płaskiego. Ułożył się dla mnie znakomicie, ponieważ tamtego roku bardzo poprawiłam góry i czuję się teraz na nich lepiej niż w zeszłym roku. Pojechałam mocno i wygrałam. Ja ogólnie mi się bardziej podoba w górach, lepiej mi idzie, ale było dzisiaj też bardzo gorąco, było bardzo dużo ataków, którzy robili chłopacy, ale się jakoś udało utrzymać i wyjść na finiszu. Jestem bardzo zafascynowany kolarstwem, bardzo podoba mi się tutaj atmosfera, wszystko jest świetnie. Kolarstwo jest dla mnie fascynacją, jest moją pasją. Ten wyścig jest zorganizowany no tak jak World Tour. Dzieci mają przyjemność ścigać się na tak zorganizowanej trasie przy tych wszystkich sponsorach. To już jest jakieś przeżycie. Dwa, tu zawsze przyjeżdżają najlepsi zawodnicy z Polski. Więc tutaj rywalizacja zawsze jest na najwyższym poziomie. Tutaj zaczynali tacy mistrzowie jak Michał Kwiatkowski. To już nie trzeba nic więcej mówić. Ten wyścig jest najważniejszy w Polsce. Także dziękujemy za to.